Cześć. Dzisiaj znowu wracamy do tematu dawnych zbrodniarzy i zbrodni. Będziemy w XV wieku we Francji i opowiem Wam o pierwowzorze postaci Sinobrodego. Tego Sinobrodego, o którym być może słyszeliście w bajkach. Była to baśń o zbrodniarzu, który w zamkniętej komnacie trzyma zwłoki zamordowanych żon, potem ginie z rąk braci ostatniej z żon. Podobną tam baśń później powieli bracia Grimm, która to baśń pojawia się też później jako pierwowzór do opery pod tytułem Zamek Sinobrodego i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Sinobrody to była postać wzorowana na naszym dzisiejszym czarnym bohaterze, który nazywał się Gilles de Rais. Jeżeli coś wymawiam niezbyt dobrze, to trudno. Jakby to nie ma znaczenia dla historii. Będziemy go nazwać Gilles, albo żeby było prościej, ten skurwysyn morderca, żeby po prostu wiedzieć, o kogo chodzi. Kim on w takim razie był? Gilles należał do bardzo bogatej rodziny, pochodzącej z Bretonii. Urodził się w 1405 roku, w rodzinnym zamku, wiecie, no drobiazg, nie? Podobno był bardzo inteligentny, utalentowany, nauczył się szybko czytać, pisać, władał łaciną, iluminował manuskrypty i podobno przez jakiś czas był także bardzo gorliwym chrześcijaninem. Tak się składa, że jakoś oni zawsze są, no ale... Pobierał też nauki z taktyki, strategii, sztuki wojennej. Miał także zajęcia z etyki i moralności, ale tego nauczyciela to należałoby tam potem zrewidować, bo chyba mu nie wyszło. I gdy miał 10 lat, jego rodzice zmarli i on wraz z młodszym bratem trafili pod opiekę dziadka, dziadek Jan ze strony matki. Ostatecznie kandydatką, która jakby zwyciężyła w konkurencji bycia żoną tego zrytego typa. I w tym momencie zresztą on ma 16 lat, także no wiecie, no już czas leciał, nie? Okazała się pewna Katarzyna, bardzo bogata dziedziczka, przy czym tym swatom z Katarzyną towarzyszyło pewna atmosfera skandalu, bo para była spokrewniona dosyć blisko. Nie wiem dokładnie jak, nie wiem czy była tego kuzynka, w każdym razie jakoś bardzo dosyć blisko spokrewniona. I by doszło do ślubu, potrzebna była kościelna dyspensa. Dziadek Jan, naszego Gilla, nawet się nie starał o tę dyspensę, nie dał na zapowiedzi i w ogóle związek został uznany za kazirodczy. Na dodatek później okazało się, że jakby panna również nie wyraziła wolnej woli. Ślub odbył się poza parafią Katarzyny, a ojciec Katarzyny stwierdził, że córka została uprowadzona i zmuszona do małżeństwa. Nie wiemy tego, ale mogło tak być. W każdym razie największym skandalem było to, że żyli potem bez legalnego ślubu. Na co zareagował legat papieski, nałożył na Gilla i Katarzynę pokutę, udzielił im rozgrzeszenia i odbył się potem legalny ślub. W sensie nie wiem, czy porządnie zapłacili czy coś. No i para doczekała się jednego dziecka, córki Marii, o której niestety już niewiele wiemy. Nie wiem, co się z nią stało, w każdym razie prawdopodobnie została z matką, bo Gilles się już z matką potem jakoś dosyć szybko rozszedł. Przez jakiś czas funkcjonował jako postać bardzo pozytywna w swoim środowisku, bo był bardzo odważny, dosyć brawurowo odważny i pozbawiony chyba instynktu samozachowawczego. Brał udział w odbiciu porwanego księcia Bretanii, został zresztą za to hojnie nagrodzony. Naprawdę w pewnym momencie był nieprzyzwoicie wręcz bogaty. Jego kariera wojskowa także się błyskawicznie rozwijała, bo brał udział w wojnie stuletniej, gdzie się podobno zasłużył bardzo dużą brawurą i męstwem, tak nazywano wtedy szaleństwo najwyraźniej. Przyłączył się nawet do Joanny d'Arc w 1429 roku i walczył u jej boku przeciwko Anglikom. No i chyba te sukcesy wszystkie troszeczkę nam naszego arystokratę zepsuły, bo uwielbiał przepych
i uwielbiał także swój skarbiec, a tak naprawdę skarbiec całej swojej rodziny osuszać. Zamieszkał po wojnie w swoich posiadłościach, gdzie otoczył się właśnie ogromnym przepychem. Był w ogóle wtedy najbogatszym magnatem w Brytanii, także nie byle kto. Posiadał miasta, wsie, zamki z 50 kasztelani, no utrzymywał chyba 200 rycerzy. Jednak prowadził tak wystawne życie, że jego majątek błyskawicznie topniał. Długi rosły szybciej niż dochody, które były z jego przecież majątków olbrzymie. Do takiego stopnia tak nisko upadł, tak bardzo popadł w ruinę, bo przepierdolić taki majątek to jednak jest pewien talent, że pożyczał pieniądze od własnej służby i od kucharzy. Zastawiał wszystko u lichwiarzy, nawet swojego konia podobno zostawił. W każdym razie zaczął w marcu 1433 roku wyprzedawać wszystkie posiadłości swoje rodzinne, a było co wyprzedawać. Nie mógł tknąć tylko tych, które były prywatną własnością jego żony. Rodzina była przerażona, że wieloletni, wielopokoleniowy majątek po prostu ten jeden utracjusz zniszczy. Rodzina zgłosiła się najpierw, by zatrzymać destrukcję tego majątku, do papieża, który miał jakby nie uznać na przykład kaplicy świętych młodzianków, którą Gilles wybudował i wyposażył bogato i bardzo złoto. Niemniej jakby papież nie miał żadnego interesu w tym, żeby nie mieć kaplicy, która jest bardzo ładnie wyposażona, więc rodzina zgłosiła się do króla. Ten wydał edykt, który ogłosił, że Gilles jest utracjuszem i nie można kupować od niego żadnych włości. To jednak jakby nie rozwiązało sytuacji. Wierzycieli było za dużo, wiarygodność Gilles'a jakby żadna. On mógł właściwie wyłącznie zastawiać swoje dzieła sztuki i inne pierdolety, które posiadał, żeby jakoś wyżyć, bo jakby wyczerpały mu się wszystkie możliwości pozyskania środków na jego dosyć wystawne życie. I wtedy wpadł na absolutnie genialny pomysł, że nie umie powstrzymać się od budowania kaplic i kupowania złota, to może trzeba czarów. No, racjonalna decyzja, jak widzimy. I poznał pewnego Eustachego, takiego księdza, który miał mu znaleźć alchemików i czarnoksiężników, by odkryć oczywiście sekret kamienia filozoficznego, pierdolony Harry Potter, by wyprodukować sobie złoto. I dzięki temu Eustachemu na służbę u Gilles'a trafił Franciszek Prelati. Zapamiętajmy tego pana, bo będzie nam jeszcze się tu pojawiał. W każdym razie przedstawił się jako, no wiecie, kapłan szatana. Dzień jak co dzień idziesz tam na bazarze, kapłana szatana szukam i w ogóle się jakiś zgłasza. No i zgłasił się taki. Podobno początek tej całej imprezy z okultyzmem zaczął się od tego, że tenże właśnie Prelati, Franciszek, postanowił przywołać demona o imieniu Baron. Przekonał on Gilles'a, tenże kapłan szatana, że to, że nie wychodzi im przywołanie tego demona, to dlatego, że ten pan był za bardzo gorliwie katolicki. Więc trzeba demonowi coś zaoferować, bo taki ten niepewnie się czuje przy takim katoliku i miałaby to być to, no wiecie, dzień jak co dzień, krew niewinnych dzieci i fragmenty ich ciał. No co zrobić, mus to mus, nie? I najwyraźniej kapłan szatana pobierał za to wszystko bardzo dużą opłatę. Za przywoływanie demonów. W ogóle. No ale zaraz zanim dojdziemy do tego, jak to wszystko się tam odbywało, to jeszcze powiem, kiedy te całe machinacje związane z dziećmi, ciałami i w ogóle całą rzezią wyszły na jaw. Otóż w 1440 roku Gilles postanowił sprzedać jedyny zamek, który mógł sprzedać, mianowicie te dekrety królewskie nie obejmowały Brytanii, gdzie tam jeszcze jakiś zamek miał. I nabywcą został skarbnik księcia Brytanii. No i Gilles jednak, mimo że sprzedał mu ten zamek, postanowił, że jednak czuje się oszukany, że coś jest nie tak z tą transakcją i postanowił ją odzyskać. Wpadł w niedzielę zielonoświątkową,
1440 roku ze zbrojnymi do kościoła, gdzie mszę odprawiał brat tego księcia Brytanii, któremu sprzedał swój zamek Gilles. Pod koniec mszy z mieczem w ręku wtargnął do prezbiterium, chwycił księdza, brata właśnie tego księcia, obił kijami, wtrącił do więzienia i miał zamiar odzyskać posiadłość dzięki takiemu zakładnikowi. I tu przeszarżował. Dopuścił, ponieważ może i mógł porywać na przykład dzieci, żeby dostać ofiary dla barona, ale jak popełnił świętokradztwo, bo zbezcześcił święte miejsce, którym obowiązywało przecież prawo azylu i dokonał zamachu na osobę duchowną, to tego już było dla wszystkich za wiele. Tam jakieś, wiecie, żebracy, którzy pukają do jego drzwi i znikają, niespecjalnie kogoś interesowali, no ale jakby wiecie, no, jak ktoś zrobi kuku księdzu, to już jakby wszyscy nagle się zorientowali, że coś jest z kolesiem nie tak. Biskup wszczął śledztwo i podczas tego śledztwa wysypały się wszystkie przewiny de re, Gilles de re. A jakież one były? Otóż kanclerza Brytanii od pewnego czasu już dochodziły pogłoski o porwaniach dzieci, o makabrycznie okaleczonych zwłokach, no takie tam drobiazgi, nie? Doniesienia były dosyć uporczywe, no ale jakby nie było pretekstu, żeby się panu Gillesowi bliżej przyjrzeć. Najwyraźniej okaleczone zwłoki nie są wystarczającym pretekstem, nie to co pobity ksiądz, który leży w lochu. I jak się później okazało, księdza pobito w 1440 roku, a morderstwa zaczęły się już w 1432, czyli 8 lat wcześniej. Ale nikt nie chciał się za bardzo w tę sprawę angażować. Poddani się bali, no bo im się tam nie dziwię, nie chcieli zadzierać z człowiekiem o takich wpływach. No a reszta, jak wiadomo, no tylko się tak przyglądała i miała jakieś podejrzenie. Proces Gilla rozpoczął się 19 września 1440 roku. Mamy obszerny materiał z przesłuchań świadków i tych przesłuchań jest bardzo dużo. Wszystkie są podobne do tego, które wam teraz przeczytam. Na przykład Jan i jego żona, parafianie okolicznego kościoła, zeznali. Mieliśmy syna imieniem Jan w wieku około 14 lat. Powiedział matce, że sprzątał komnata pana Gilles. W podzięce podarowano mu buchanek chleba, który nam oddał. Syn powiedział, że jest w łaskach u imć pana Gilles, który częstuje go białym winem, to też wrócił niebawem do niego i nigdy więcej go nie widzieliśmy. I takich relacji jest około 140. To jest 140 zaginionych, których się udało zidentyfikować. No i jak wiemy, Gilles nie działał sam. Miał tego księdza, tego kapłana szatana. Miał też specjalnie wynajmowane kobiety i złodziei, zwanych torbiarzami, którzy kradli dzieci i przynosili je związane w workach do zamku. Miał taką panią, która trudniła się sprowadzaniem chłopców na służbę i oni z tej służby już nigdy nie wracali. I Gilles w trakcie procesu zeznał, że do pierwszych zabójstw doszło już w jego poprzedniej siedzibie, ale nie był w stanie określić liczby ofiar, no bo kto by tam pamiętał, nie? Takie drobiazgi w życiu. Wkrótce potem przeprowadził się do zamku Maszku, gdzie mordował dalej i tam w ogóle już w 1437 roku, czyli 3 lata przed procesem, znaleziono 14 ciał, ale wówczas nikt nie oskarżył mieszkającego tam magnata. Nie pytajcie mnie dlaczego, no ale pewnie dlatego, że był magnatem, nie? I po aresztowaniu udano się do tego właśnie Maszku i znaleziono też szczątki 40 dzieci. Jeden ze śledczych powiedział, że w warowni leżały ciała i kości dużej ilości niewiniątek. Znaleźliśmy 36 lub 46 zamordowanych dzieci. Ich liczbę ustaliliśmy w ten sposób, że liczyliśmy tylko głowy. Co liczenie czaszek mogło być zwodnicze, bo jak się później okazało, obcinanie głów było jednym z niszowych hobby pana Gilles de Re. Gilles de Re miał też, jeśli chodzi o postacie z otoczenia tego skurwysyna, to miał też kilkunastoletniego Etienne, który był jego kochankiem i służącym.
I bardzo ze strachu przed oczywiście szubienicą skwapliwie zeznawał przeciwko swojemu panu. Pomagał sprowadzać i mordować ofiary, sprzątał ślady po ciałach. Podobno zbrodni dopuszczał się także kuzyn tego Gilles Dere, który też miał na imię Gilles swoją drogą, i sługa o nazwisku Henriette. No po prostu dream team, nie? Dere oczywiście maltretował ofiary zarówno przed śmiercią, jak i po, ponieważ był nekrofilem. Brzydził się też obcowaniem z dziewczynkami i wolał chłopców, więc mordował głównie chłopców. Zeznania świadków są szczegółowe i bardzo drastyczne. W procesie wręcz uznano, że należy część tych zeznań po procesie zniszczyć, bo były zbyt potworne. A te, które się zachowały, i tak są naprawdę straszne. Nie będę tutaj przytaczać jakichś szczegółów, bo nie o to chodzi, ale no, są tam opisy obcowania z kilkudniowymi zwłokami, różne sposoby zadawania śmierci i bólu, ekscytacja seksualna z powodu patrzenia na agonię. No po prostu pełen zakres obrzydliwości. Ciała czasami, dosyć często właściwie, palono w kominku, taki duży kominek był, w komnacie pana Gilles'a, gdzie pozbywano się właśnie prochów i szczątków, które wrzucano też do dołów kloacznych, do fosy i rozsypywano w różnych miejscach. No i jednym słowem, no, skala tego, przemiał tych zbrodni był faktycznie, no, imponujący, tak? Sędziów oczywiście bardzo też interesowało, no, wątek satanistyczny i ten cały okultyzm. Na pytanie skierowane do Gilles'a, czy mistrz Prelati widział diabła w waszej obecności, Gilles Dere odpowiedział: pod moją nieobecność widział demona zwanego Baron i rozmawiał z nim. Baron mówił, że nie przyjdzie do mnie, bo nie dotrzymałem słowa. Nie wiem, o jakie słowo chodziło. Zamierzałem żądać odeń, aby moje dobra i moją wiedzę przywrócił do dawnego stanu. Wtedy Franciszek opuścił mnie, by rozmówić się z baronem. Wiecie, poszedł do kapłana szatana, mówi: słuchaj, załatw mi to z tym demonem, żeby mi te wszystkie majątki zwrócił. On mówi: dobra, chwilę poczekaj, pójdę z nim pogadać. Przekonujące, nie? Wierzę na słowo. I kiedy wrócił z tej rozmowy z tym demonem, no bo Gilles Dere nie widział osobiście barona, bo najwyraźniej tenże się pokazywał tylko kapłanowi, a Gilles najwyraźniej był takim debilem, że nie uznał tego za podejrzane. Okazało się, że właśnie ten wrócił od tego barona i powiedział, że no, diabeł żąda ode mnie dziecięcych członków, nie? Podczas gdy o okultyzmie Gilles opowiadał, biskup świętobliwie zakrywał krucyfiks, nie wiem, żeby Jezusek nie słyszał, nie bardzo rozumiem. W każdym razie oczywiście Gilles usłyszał wyrok śmierci. A kościół obłożył go ekskomuniką. No nie wiem, no, po prostu straszne. Ale uwaga, obłożył go ekskomuniką, a potem ją szybciutko zdjął, ponieważ skazany okazał skruchę. Kościół przyznał mu więc prawo do spowiedzi, ostatniego sakramentu i pochówek w poświęconej ziemi. Są rzeczy, których nigdy nie zrozumiem. Egzekucja odbyła się następnego dnia rano. Zwłoki nie zostały spalone, zostały godnie pochowane w kościele klasztoru karmelitów, gdzie później pojawił się nawet zdobiony nagrobek i pomnik naszego możnego Gilles'a. Całą resztę czeredy, którą skazano na śmierć, oczywiście potraktowano jak zbrodniarzy i ich zwłoki spalono, no ale on był najbogatszy, więc należy mu się nagrobek i pomnik. To jakby wiele mówi o kościele. Dopiero swoją drogą w XVIII wieku podczas rewolucji nagrobek tego skurwysyna splądrowano, szczątki wrzucono do Loaru, pomnik rozbito, a klasztor zniszczono, co wydaje się dosyć interesującą zapłatą za kilkuset martwych chłopców, bo prawdopodobnie było ich kilkuset. Udało się ująć też naszego kapłana szatana, Franciszka Prelatiego. Co prawda on najpierw uciekł z więzienia i pod przybranym nazwiskiem ukrył się na dworze księcia, ale 6 lat po śmierci Gilles'a został skazany na śmierć i spalany na stosie za uprawianie czarnej magii. Tam morderstwa były mniej istotne. No, ale spłonął, więc jakby
Chwała Bogu. Był taki moment, że jakiś tam współcześni historycy mieli chwilę wątpliwości co do zarzutów stawianych Gilles'owi, ale jednak, nie, jednak dowody były zbyt twarde, żeby się nad biedakiem litować, w przeciwieństwie do Elżbiety Bathory, o której być może kiedyś nagram, która prawdopodobnie była mniejszą zbrodniarką niż wszyscy myślą. Ale to jest zupełnie inny temat. Gilles de Rais faktycznie był dewiantem, psychopatą i zostały potem dokumenty i w ogóle historia, a potem również baśnie o Sinobrodym. Niektóre baśnie, może lepiej się im czasami za blisko nie przyglądać, bo jeszcze się okaże, że wydarzyły się naprawdę. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo wiem, że lubicie słuchać czasami o zbrodniach. I do usłyszenia.